Cześć widzowie, ja jestem Cliff i przychodzę do was z kolejnym materiałem, dzień po dniu, a to wszystko tylko dlatego, że Yoru wreszcie dostanie wyczekiwanego reworka. To znaczy, że będzie on miał wprowadzone pewne buffy i zmiany kosmetyczne, a ja chcę wam ten film wypuścić jak najszybciej. No to co, zostawcie łapkę w górę i subika, lecimy po 3K, wbijajcie na poprzedni film, jeżeli go nie widzieliście wczoraj, nie ma co zbędnie przedłużać. Okej, pierwszą mocą jaką mamy ukazaną jest to Wabik. Od teraz nowy Wabik będzie bardziej niebieskawym Yoru, którego inni gracze będą widzieć jak idzie przed siebie. Gdy tylko dozna on obrażeń, wybucha i fleszuje przeciwnika. Ale też jak możemy zwrócić uwagę na kroki, to już nie będzie ich do rzucenia aż dwa razy, tylko będzie możliwość jednorazowa. Według mnie to nawet dobrze, że zmniejszyli ilość do jednego razu, ponieważ już mi się wydaje, że to będzie bardzo dobry i OP rework. Po tych zmianach jakie wam jeszcze przedstawię. Time to jump. Fake teleport. To co właśnie widzicie, to będzie nowa możliwość do teleportu. Dokładniej mówiąc, tak jak możecie fejkować kroki, to teraz w dodatku będzie można fejkować fake teleporty. No ta postać będzie mega bajterska i chyba będzie bardziej wkurzająca od Breacha. Co do Flasha, to akurat nic się w nim nie zmieni, ale ult zamiast 6 kuleczek będzie potrzebować ich aż 7. No okej, to przejdźmy do tego co rozpisano na Valorant. Yoru nie będzie już ujawniany innym wrogom podczas ulta i będzie mógł używać wszystkich swoich mocy podczas podążania w innym wymiarze. To znaczy na swoim ultimate'cie. Ale w zamian za to, że nie będzie go widać blisko, to u przeciwników go będzie słychać. Tylko teraz pytanie, na jaką odległość on będzie słyszalny. Również krótkowzroczność została usunięta i teraz widać normalnie wszystko bez żadnej zasłony. Jeszcze na co warto zwrócić uwagę, to że od nowego reworka Yoru ult będzie trwał dłużej o jakieś parę sekund, 3 do 5. Valorant napisał, że chcą oni naprawić ich niezamierzone schematy rozgrywki. W skrócie chcą uczynić Yoru bardziej grywalnym i chęć graczy do korzystania z niego. Również dostajemy informację, że zespół deweloperów zabiera się do roboty, aby wprowadzić to do gry w kolejnym akcie, za 21 dni. No a więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pokazałem wam dokładne reworki buffy Yoru, jakie dostaniecie w następnym akcie. Pozostaje nam tylko czekać i ciekawe, czy może Yoru będzie miał nową animację wybierania postaci? Wszystko okaże się za 21 dni. Mam nadzieję, że ta postać będzie teraz bardziej zbalansowana i grywalna. Zostawcie suba oraz lajka, a ja się z wami żegnam. Yo!